Siema, siema, jestem Rajo Dzipy, to jest koniec z naszej serii Podwórko. Koniec to jest odcinek już 101, w którym wystąpią widzowie oraz Krzychu z nami. Siemaneczka. Siemano. Dokładnie. I słuchajcie, rozpoczynamy kolejną setkę odcinków tym 101 odcinkiem. I żeby dziś nie było nudno, bo w ostatnich działo się trochę nudnych rzeczy, bo żeśmy sprzedawali wszystko, tam był sejwik ogarniany i tak dalej. Mam nadzieję, że już gracie i że wam się sejwik podoba. No i też, że będziecie oczywiście poradni do tego, tak, jak to ogarnąć, bo nic trudnego, ale lepiej, żebyście wiedzieli, na czym stoicie, nie? Kotu coraz więcej, jak widzicie, to jest jakaś tragedia. Bij się te koty, proszę, od nas, bo nie damy rady, nie? Łysy zachodzi tam na tym, a słuchajcie... Łysy dzisiaj... zachodzi! No tam idzie łysy, a dzisiaj fajna akcja... Łysy! Zostaw łysego, ty, zostaw łysego. On tam stra, nie patrz, stra tam, nie patrz. Ktoś tu stra, dobra. A dzisiaj w odcinku mamy coś fajnego, bo Krzychu pojedzie, rozdzielamy się dzisiaj. Rozdzielamy się. Ja dzisiaj jadę z Małopolskiego na Mazowsze. Mam kawałek trasy, więc wypożyczyłem właściwie. No, wypożyczyłem od sąsiada samochód Golfika. Tam mam tylko odebrać, zaraz jedziemy. A Krzychu dzisiaj będzie ogarniał chwasty na naszych polach. Może tam jeszcze zaraz wam pokażę. Ale tam, co mieliśmy wcześniej... o, tam widać za tym. Nie wiem, czy zoomuję może obiektyw w Kodaku. Czekajcie. O, widzicie tam te chwasty? No, to dzisiaj Krzychu to będzie ogarniał, bo potem sobie po prostu ogarnę wszystko pod zasiewy soi, a ja właśnie pojadę oglądać nowy kombajn dzisiaj razem z wami, także mam nadzieję, że nie będzie jakiś chłam i że nie będziemy musieli szukać dalej, tylko zobaczymy sobie ten inny kombajnik, może gdzieś się... No zobaczymy sobie, nie? Co będę wam gadał, zobaczymy jak to będzie. Także co, to jak ktoś, jak ja przyjadę, to ja się wezmę za resztę, za tą łąkę nową, nie? Bo dzisiaj też będziemy ludzkie kopać łąkę nową. No. Także to tam ogarniemy sobie, będziemy tą łąkę łączyć i też chyba kupimy nowe pole. To tam, nie wiem, może skoczę teraz do tego, do notariusza, to się wszystko przepisze już. Dobra, zobaczcie jak po drodze, nie? To co, Krzychu? To ty odpalaj się, nie? Jedź tam na te chwasty, a ja ten. A to ci się może poczepia teraz agregat, co? Dawaj. Dobrze, dobrze. Dobraj. Dobraj, powiedziałem. Ty, dawaj i dobra, to jest dobraj, rozumiesz? Dobra, nara. Słowotwórstwo, dobraj. Dobraj, chodź tu. A może za darmo kota? Jasne. Jasne, oczywiście. Którego chcesz? Mamy worki jeszcze? Krzychu? Już worka załadowali. Mamy. Klatka to na nasze, a nie ten. Dobra. Dawaj, podjeżdżaj tu, bo Krzychu dzisiaj sobie tylko łapie drapaka, wiecie tam, żeby złapać te chwasty. A my tu ten, a ja zaraz jadę po tego, idę po golfa i jedziemy na Mazowsze, nie? Kawałeczek trzeba podjechać. Okej. Okay. Ciofaj. Dobra, jeszcze trochę. Jeszcze? Jeszcze? Jeszcze, dobra. Czekaj, tylko... Kurde, zawleczkę. O, dobra. Gdzie? O, panie, ledwo co, no już i saria to do wywalenia już poszła. Dobra. Weź mi na błotnik ten. Czekaj, na drzwi tak sobie stanę. Czekaj, drzwi cię otworzę, czy ci nie da. Da się, ja sobie otworzę. Ty chyba się nie da wejść do tego, tak. O, dobra, stanę sobie tak, o, dobra, jedziemy. Dobra, no jedźcie, ja sobie przejdę na piechotę na przeciwko drogi. Ale skąd takie czegoś o farmingu, nie? Tak sobie można stanąć na drzwiach. Dobra, Krzychu pojechał, ja teraz przechodzę. No i dobra, my tutaj idziemy właściwie. Z sąsiadem komuś się dogadałem. 200 dał mi za poruczenie, po prostu myślę, że na paliwko to już za swoje, wiadomo. Ale bierzemy golfika. Zasiadamy sobie oczywiście. O! Dobra, on w ogóle tak go wygłuszył, że właściwie go nie słychać, nie? Także. Zaraz bym tylko nie popieprzył biegów. Okej, okay, dobra. O, panie. Dobra, z tego co wiem, to ja mam się kierować ten na Lubelską. Kieruj się na północ. Tak, no, bo jedziemy najpierw na Lubelszczyznę, tamten, znaczy w kierunku Lubelszczyzny, a potem ten, a potem odbijam się tam na Mazowsze, nie? Z tego Małopolskiego. No, nie wiem, czy dobrze mówię, to jest zawsze na Globusie, nie? Globus Polski, zacznijmy, co tam? Jaka gablota. No, to nie nasza, widzisz. A ty kiedy sobie kupujesz? No, jak się pozbędziemy kiedyś wiaty. A, czekaj. O. Teraz muzyka fajnie leci. Dobra, to co? Ja nie zwlekam, daję gaz, opór, jadę na to Mazowsze, zobaczymy co tam ciekawego mamy, bo fajne ogłoszonko znalazłem. No i co? Widzimy się, kurde, za chwilę, nie? Jak gdzieś tam dojadę już, to jest stop, jeszcze elegancko się zatrzymam. Jaki to ma silnik? Nie wiem, nie pytałem. 1.6 pewnie jakiś, albo 1.8. Albo 1.3. Albo 1.3. Może być, może 1.3. Dobra, to co, ekspresówkę wyjeżdżam już, także Luiska, widzimy się za chwilkę, jak oczywiście będę dojeżdżał, także na razie do potem, nie, bo trasa będzie trochę długa. Dobra, Luiska, słuchajcie, jesteśmy prawie na miejscu, już sobie tutaj dojeżdżam, ja tego sobie gdzieś tu chyba skręcić przed mostkiem, jakimś światu jest tam, to chyba tak, no, gdzieś tak już drogą polną mówi mi, żebym wyjeżdżał. Dobra,
Więc co? Jedziemy sobie? Gdzieś tam tu się trzymać tej polnej drogi i tam do niego daleko trzeba pojechać. O, chyba już jego widzę oborę, bo mówisz, że on taki trochę bumper jest. Wiecie, ten kombajn, który za chwilę zobaczycie, jest naprawdę duży, nie? I właśnie... Jestem ciekaw, jaką w ogóle sprzedaje, skoro ma takie duże gospodarstwa, kombajn taki trochę już nawet spory jest, nie? Ale zaraz zobaczycie dokładnie co jak. Ja to właśnie już sobie pomykam. Kurde, no chyba tam się do niego jedzie, ale jakoś tak naokoło stara się, nie? Dziwne gospodarstwo trochę, bym tak powiedział. Dobra, czekajcie. Przez jakiegoś typa musi przejechać w ogóle? ciekawe, no ale dobra. Taka wieś dziwna, nie wiem jak on w ogóle dojeżdża na przykład do miasta. Albo jakimś kombajnami czy coś. To też może być ciekawe. Dobra, już to sobie zakręcam. Cały czas muszę trzymać drogi, no dobra, się trzymamy. Jezu, tu jest jakieś gospodarstwo, nawet niezłe. Z tego co widzę, siloski stoją elegancko. No u nas tylko na razie Michałki, to widzę konkretne biny już takie na patencie. No ale trudno. Znaczy może muzykę sobie przełączę. O, niech będzie taka. Chyba tutaj. Dobra. Jezu, to szklarni ma, to jest jakiś bombrownik jest, panie kochany. Czekajcie. Okej, chyba jestem na miejscu. No zatrąbię do chłopa, czekajcie. Tam sonolus. O, wyskoczył. A, czekaj. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry, o co chodzi? Ja w sprawie kombajnu tego Deutscha. A, pan kup ten. Dobra, już wiem. Tak, kupiec, no mogę jechać? Zapraszam. Dobra, oczywiście. Dobra. Już wjeżdżamy, czekajcie. No, gdzieś tu sobie stanę koło chaty. O, dobra, niech tak będzie. Gasimy. Gdzie pan jest? O, witam serdecznie, dobra. No, dzień dobry. Riot jestem. Albo dla kolegów Rajcina. Dobry. Daniel, no niech będzie Daniel. Okej, wie pan co, bardzo panu powiem, że ma pan bardzo taki podobny dom do mojego. Praktycznie identyczny, chyba ten sam projekt w ogóle. No ale to mniejsza, dobra, dziwny komek pan mi pokazuje szybko, bo tu ja trochę czasu nie mam. Ja tak jeszcze, wie pan, ja jeszcze jadę kilku ludzi obskoczyć, także trochę śpieszę. Dobrze, to tam z tyłu na gospodarstwie, możemy przejść tędy, nie? Na spokojnie. Muszę pan powiedzieć, że pan bardzo ma podobny głos do mojego kolegi z gospodarstwa. Tak? No. Nie wiem. Ostatnio spotykam tylko takich ludzi, nie? Okej. Okay. To jest ten? To jest ten. Jezu, jakie to bydle, na zdjęciach wydawało się mniejsze. Matko, bosko, nie wiem, dobra. Tam, do mojego nowego to tam jest, wiesz, panie. A co pan ma nowego? To no, pana tutaj. Nówka? Nowe, panie kochany, to chyba no, jest kredycik jakiś, ale nie wchodzę w szczegóły. Portfel jest pana, ja to nie będę się odzywał. No nie no, bardzo ładny, ale dobra, pogadamy o moim teraz, czy przyszłym, potencjalnie moim, tak? Niech pan wiadomo. Coś o nim opowie tutaj, nie? Widzę, że ślady użycia były, więc ile mu pana robił w ogóle? Panie, to 5 sezonów przylatało, no i co? Żeśmy się dorobili, to żeśmy kupili nawet następnego, na co? No tak, wiadomo, a coś się w nim działo takie niepokojącego? Bo widzę, że po prostu rozumiem sprzedaż dlatego, że jest nowy, tak? I nic więcej. No tak, bo trzeba było ten, nie? Aha, czyli normalnie wszystko w nim jeździ, tak? Jak fajnie, jak wszystko trzeba. Robione na po sezonie, czy codziennie zawsze było robione potem, nie? Okej. Musi przypieprzyć nawet, panie. To jest pan to oglądać. Z wózkiem, tak? Od razu? No tak, z wózkiem, tak jak to jest podłączone, tak pan widzisz, nie? Okej, dobra. Można sobie się odpalić tam, zobaczyć jeszcze go w środku? No można. Tylko zerknę do gardziela, jak to tutaj... No dobra, łańcuchy niby wszystko. Nic do ukrycia nie ma, no spokojnie. Trochę to porzydziała, to się odmaluje farebką i tam jakby co to ten kable widzę też spoko. Panie, to jakby miało być nowe, to pani idzie do salonu, a nie? No to nowy stoi tam, widzę, że to... No właśnie. Dobra, wbiję sobie, zobaczę co tam się dzieje w środku. Mogę zapalić, nie? Oczywiście. Aż zgaszę sobie radio, panie, poczekaj pan. Dam mu trochę na luzie. O, da go na luz? Ja to mam luz w ogóle w nim? A to na rewersie, jaki luz! Czekaj. No dobra. No nie no, ale widzę, że fajnie. Szarpać chce, idzie. No. Nie no, jej, kurczę, nawet to wygląda... Powiem panu, tutaj... Włączę sobie radyjkę, całkiem nieźle. Obicie wszystko tego, wygłuszę... O, pokaż jak to wygląda zbiornik z tej strony. No całkiem muszę panu powiedzieć. No tam się za oborkę przejechać, bym chciał przetestować. Tam za oborkę polega. Można się przejechać jeszcze? No można. To może otrzy pan mi ten header, że tam nie ten... Nie polatał gdzieś. Kurde, tutaj zaczypią. Całkiem dobrze to wygląda. Już jest, mogę jechać? Zaczypiony jest.
Dobra. Ale dziko. Ale dziko. To nie ten co nasz klas stary. Znaczy już klasa nie ma, nie? O, tu chyba gdzieś tu wjechałem. O, zobaczymy jaki głos ma. Zaraz, czekajcie. Kurde, go raz. Dobra, damy mu trochę ogień. Mówisz za oborę, tam pewnie. Ja tam zawrócę gdzieś? Tam, gdzieś tam miał. Dobra, dobra. No to jedziemy, czekajcie. Ej, no. Chodzi w sumie spoko, też silniku nic słuchać. No kurczę, co ja będę mówić? Słuchajcie, ludziska, no chyba jest w porządku, mi się wydaje. W tym sensie, że raczej. Jak sprzedaje po prostu, bo kupił nowy, no to wiadomo, że ten nie będzie mu. Nie będzie mu potrzebny, nie? Bo po co mu dwa? Kurde, kurde, jaki ma. To bumper, to ja nie wiem, czy on w ogóle będzie chciał się targować. No nic, zaraz zagadamy, bo niby cena w ogłoszeniu była nam 140 tysięcy, nie? Więc tak dosyć sporo. 140 tysięcy to jednak nie jest. Nie jest to mało. Ale jednak może coś by zszedł. Jakieś 130 może się uda? Dobra, a ten powiedziałem. Się zjedzie. Ale bardzo ładnie się kieruje, wiecie, kurczę, patrzcie, paluszkiem chodzi, paluszkiem, zobaczcie, patrz, paluszkiem. Aż mi palec boli, Jezu. No, ale paluszkiem dwoma chodzi, nie? Dobra. Ale zjadzie mi jeszcze. Ja to mogę zgasić, nie? Zatrzymam się tu w tym miejscu. Weź go panu od razu wykręć i podczepim go, tak jak stał. Ta? A co, to ktoś się tam przyjechać oglądać? No panie, codziennie są telefony po niego. No ale, to kiedy pan go wystawił, bo ja nie patrzyłem za bardzo na ten. Dwa dni temu, panie. Ty coś tu nie idzie. Do przodu jedziesz. Drzwi wypierzesz. Ja wiem czemu, wie pan? Ja zapomniałem, czemu? Że ja muszę uprawnienia sobie. A właśnie, ja miałem się przed ten. Przed pana jazdy próbną, czy mam uprawnienia na ten kombajn w ogóle. Nie, jest uprawnione, no. Ta na pewno? No, jest. Ja. Proszę pana, ja już. To będzie trzeci kombajn, jak się dogadamy, wie pan. Bo jeszcze wistule miałem, potem i klasa dominatora. A teraz właśnie coś takiego chce pójść. Takie pierdółki małe to pan wiesz. Tu już jest no. Potężny sprzęt. Ja wiadomo. Dobra, stój! Dobra, ma pan bolca? O, dobra. Dobrze, zapięte jest. Dobra, to ja gaszę go. Okej. Zaraz, czekaj. Dobra. To, o. Niechaj będzie tak. O, ale jaja. Dobra, co pan, słuchaj pan. Krótki temat. Widziałem, że 140 w ogłoszeniu było, co nie? Tak jest. Jakby tak, chce pan się trochę potargować? Oczywiście, że zawsze możemy się potargować, nie? No dobra, bo słuchaj pan. Ja ostatnio troszkę tam gdzieś mi się udało trochę grosza przyciągać, ale nie na tyle, żeby mógł okupić go za całą kwotę. Ja tak myślę, jakby się tak gdzieś za 130 go ogarnęli całego, to byłoby dla mnie po prostu rewelacyjnie. Jak, co pan sądzi o takiej mojej propozycji? Dla pana by było rewelacyjne, ale dla mnie by nie było. No to ile pan chce za niego? Bo wiem, że 130, ale coś pan... No 130, jak ogłoszeniem było, nie? No, a no ale to jest pan zejdzie parę tysięcy chociaż, nie? To jest tak duży sprzęt, wie pan, no. A nie mogę tak schodzić, że ja przez to, że ja się tak, że się dorobiłem, przez to, że nie schodziłem z ceny, tak się dorobiłem. No, a to, no panie, pan taki kombajn, ma pan jeszcze chce się dorabiać dalej? No kurde. Panie, kolejny telefon i dadzą więcej niż pan. Ja bym przyjechał, ja bym przyjechał tu PKS-em i bym na koło nim zjechał, to wie pan, nie zdołał Polski? Ja aż, co, z takiej małej wsi kolonie jestem. 136 tysięcy. Nie no, to chociaż 134. Już tak. 134. Widzi pan też tutaj trochę, żeby to pasowało, bo troszkę to podmalować, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Ogólnie nie mówię, ale jest dobrze zadbany, widać, że to fajna maszyna. Swoje przechodzenie też ma. No nie wiem, no to jak? 134? Niech będzie? Panie, jak ja będę to pomalował, nie? W jeden dzień 500 zł wydam, to ja jeszcze 140 wezmę za niego. Masz pan szczęście, że pan przyjechał w tym momencie, jak on jest taki jeszcze ten, w takim stanie. Panie, 135, niżej nie zajdę. Bierzesz pana, bo pan zabramy. 135? Dobra, niech będzie 135, niech będzie. Zbijamy tą szuflę i ja... Dogadamy się tu jeszcze z tym wszystkim, dogadamy, ale wstępnie tak, ja panu tam zaliczkę wyślę i jeszcze tylko przegadam swoim tam z współpracownikiem i damy panu znać, dobra? Dobrze. Dobra, to niech będzie tam szufelka przybita. Dobra, o, ale imersja, ja ci chwyca. Dobra, to co? Ja jadę, bo mi się pali pod nogami, wie pan, roboty jeszcze mi co mam, to już się ciemno robi, nie? Dobrze. Dobra. Ja też wiem. No, dobra, to w takim razie, no to dziękuję, do widzenia, dogadamy się tam jeszcze w razie co, będę do pana dzwonił, nie? Dobrze. No dobra, no to... No to na telefon będziemy, to, tak. To na razie, no, dobra, to jeszcze pamiętam, jak pan to odprowadzi do tego, ma pan psa takiego, już widziałem.
A nie, tu jest pozamykane na tym łańcuchu. Dobra. O, łazi, widzi pan? Bulldog. No, no, ja tego golfa uciekam. Dobra. Ja coś wykręcę? Jakoś wykręcę chyba. Ta muzyka tu zawsze w rady tylko gra. Okej, okay, dobra, to do widzenia w takim razie, do widzenia. Nara. No, ale go zerwał. No nic, kurczę, ludziska, nie wiem jak wy tam uwracie. Ale ten. Nie, ja nawet nie będę tam pisać, żebym potączył header. Oczywiście dobry pomysł to jest z tym. Gdzieś tam ten na pewno. Ale ufam raczej gościowi, że wszystko będzie git. Tak jeszcze kupiłem ten kombajn, tak troszkę wiecie, używany. I w ogóle, więc to coś na pewno będzie trzeba tam w nim wyremontować. Ale myślę, że też tam jakoś specjalnie dużo tego nie będzie, nie? Dobra, to sobie was nie będę zatrzymywał za bardzo przy sobie. Wracamy na kolonie, tam jeszcze sporo mamy roboty, bo tam trzeba ogarnąć łąkę. No co, widzimy się po prostu, no jak dojadę, nie? Mam nadzieję, że tam jeszcze na pół nie zdążę, bo tak trochę widzę się lekko przyciemnia, nie? Znaczy przyciemnia, no dochodzi takie słońce, takie trochę tej paręczy się ładny robi, że tak powiem. Dobra, także widzimy się za chwilkę, nie? Jak już tam dojadę sobie. No. Dobra, ludziska, wracamy sobie już na kolonii, trochę ciemno się robi, bo jest tak gdzieś, nie wiem, 16 na zegarku, no gdzieś 16 po 16 będzie. I co, no kurde, ciągle tak jadę, taki zmieszany jestem co do tego kombajnu, bo nie wiem, czy się dobrze wyhandlowaliśmy na niby 5 koła strzec, ten chłop, ale tak ciągle myślę. Dajcie w ogóle znać, co wy sądzicie o tym, na rzecz szukać dalej, czy to jest dla was spoko pomysł, ale nie wiem, nie? Dobra, zawijamy sobie, nasz golfika oddamy. Tam na stacji to zatokujemy się u siebie tam, nie? Tam mam jeszcze trochę benzyny, to nie ma problemu. Dzięki Dominiko za followka. Gospo, ładnie to wygląda z strony, chyba jakoś tak puste być z drzew. Trzeba trochę drzewek, myślę, posadzić gdzieś tam w przyszłości, nie? No, a my tutaj ten, jedziemy. Zaraz tutaj, ty, a co tu jest? Czekajcie. Co tu tak w pole stoi? Czemu krzyku nie zrobi tego pola? Zaraz tutaj zobaczymy. On tu gdzieś stoi w polu, co jest? Czekajcie. Gdzieś ta wryk jakiś. A, bo tu sobie wjadę. Dobra. Czekajcie, zgasimy sobie go. No, co się stało, Krzychu? Co ty nic robisz? No słuchaj, chłopie, tu mi coś wpadło pod tym kultywatem, tu jakieś porywało, nie? No. Ja musiałem to powymieniać wszystko, no i teraz dopiero żebym skończył. Jak ty żeś przyjechał w tym. Czyli dopiero żeś mi ruszył, tak? No, dopiero skończyłem tu wymianę, nie chłopie, tu było porywane, połowa. Jezus, nie wiem, co ty żeś na tym polu było, nie. Może z tego lasu czy co. Ja ci powiem, że wiem, co to może. Sąsiad na pewno jakieś kamyki podrzucał, bo on zazdrości, że my teraz nowy komoń kupujemy, już się dowiedział. Możliwe. Na bank, na bank. Kurde, ale no dobra, to, ale wszystko już jest git, tak? Nie ma problemu. Tak, już naprawione, już jest ten, nie? Okej, okay, no skoro tak, to dobra, to działaj. Słuchaj, ja byłem ten komoń oglądać też, nie? Tak tylko już chyba ci powiem. No i powiem ci, kurde, 135 wytargowałem ze 140, nie? No, nawet. No. Cena myślę spoko, bo wiesz, jakieś takie nówki chodzą po około 200, nie? A tu mamy fajną, fajną kwotę. I powiem ci, że chyba się na niego decyduję, nie? W sensie mam też filmiki nagrane, bo tam ukrytej kamery miałem trochę. To ci pokażę, jak to wygląda. Ale no, naprawdę, masz, naprawdę spoko, nie? Dobra, okay. Nie przeszkadzam, bo jeszcze jadę na łąki, kurde, muszę porobić, nie? Także jadę tam Henkowi oddać. Dobra. Golfa i wiesz, ty tam działaj, a ja na te łąki, nie? Okej. Okay. A, coś bym już też polo kupiłem, nie? Wszystko przepisane. Spoko, dobrze. To właśnie, że wam powiem, ludziska, bo też nie wiecie o tym. Polo kupiliśmy, to może wiecie co? A, pojadę tam. Dzisiaj wam pokażę, co to się, jakie to pole mamy. No ja myślę, że dzisiaj chyba nic z tej łąki nie będzie. Tak będę jeździł dzisiaj taki odcinek pogadankowy trochę, ale trudno. No, pokażę, jakie właśnie żeśmy kupili pole. Fajnie, bo to jest tam w sumie 80 arów użytkowego, z czego tam jest działki prawie hektar. I myślę, że ten hektar będzie dla was, dla nas zasięgu, jak tylko tam trochę drzewek wycinamy. Siemaneczki wszystkim, witam serdecznie, fajnie, że jesteście. O, i tu mamy nasze tutaj, nasze poletko, a właśnie żeśmy to kupili, o tutaj pod lasem. Mówię tak. Jeszcze teraz wyłącza awaryjki jakieś. Okej, okay, dobra. Siada się awaryjki? Siada się, dobra. Więc zobaczcie, pole z rzepakiem. Ogólnie gość mówi, masz pan to kupuj, bo ja tego nie chcę. On tam gospodarkę likwiduje. Zawsze tylko taki rzepak, żeby było. No dopłaty, ale jednak mówi, że koniec. Także zobaczcie.
taki spory tutaj kawałek lasu został. Tu mówisz, że jakieś tam kamyki są, coś tego, że to ciężko mu się nie chciało już robić, więc tak to zostało. I patrzcie, tu są naprawdę bardzo dobre jakości drzewa. Tartak brzydko, to nawet nie trzeba będzie przepywać, tylko po prostu wiecie, pospychamy łańcuchem do tego, nie? No i tak żeśmy sobie tutaj właśnie pole kupili za 71 tysięcy. Więc spoko kwota, jak za 80 arów. W sensie, no trochę drogo można nawet powiedzieć. Ale co wam powiem, to wam powiem, ale las tu jest od razu, więc on się tam też zwróci za to drzewo. No i to wygląda całkiem nieźle, nie? Mi się na przykład ten kawałek bardzo podoba. Bardzo tu jest dobra możliwość pod rozwój, ewentualne powiększanie tego wszystkiego, więc spoko. Jeszcze przy polne drzewa masz? Tak, tam też drzewa, te drzewa raczej zostawię sobie, wiesz? Żeby tak też nie było tak pusto całkowicie. A i tak kupimy teraz pola w lesie wszystkie, więc więc tak to wygląda, nie? Tu jeszcze widzicie, u gór zostaje na razie jeszcze, bo to będziemy dopiero kukurydzę siać w kwietniu. Jak się chmury zbiera, jakieś będzie padać, co? Dobra. Nie mieć już tego odcinka, będzie, będziemy mieli, ale ja jeszcze tu z tego zjadę oddać kochanemu naszemu sąsiadowi, gdzie on tu ma to gospodarstwo tutaj, nie? Oddałem mu tego golfa. Tam już z nim się dogadam, potem nie, już po odcinku nie będę teraz sam szedł do niego. O, coś mu postawię w miejscu pod bramą, pod płotem. O, pasuje. Dobra. No, więc niech będzie. No, to my idziemy. Pokażę wam, zaraz zaczepimy sobie jeszcze pług, bo tam w sumie roboty będzie sporo, będziemy orać miedzę. I pojedziemy chyba sobie, wiecie czym, pojedziemy chyba sobie 16, bo tamten pług jest pod Masaja, a nie będę go na razie używał. Wezmę sobie 16, Masaja jeszcze będziemy na pewno siać, bo tam trzeba przesiać, mówi tam gość, mówił, że zasiał na początku. Okej. Chyba mam polówki włączone, tak, dobra. Zasiał tam że owsa, ale mówi, że coś mu nie odbija ten owiec w ogóle, więc pewnie go po prostu przesiejemy tą trawą i tam trochę takiego owso, trawy taki urośnie, można powiedzieć. Ale tak wszystko idzie na zielonkę, więc jakby to nie mam problemu, nie? Także, o, ja sobie tylko potrzepię ten pług. Ten pług ogólnie fajnie idzie pod miedzę, jak coś, on naprawdę fajnie tutaj to ogarnia. Bo z tamtym pługiem właśnie tutaj mam trochę problemów, nie? Nie wiem, czy to jest jakaś wina pompy, coś, ale jakoś tak źle obraca i jest trochę coś tam trzeba z nim zobaczyć, nie? W sensie jest takim, to co nie widzieliście, jak się robili łączenie pól, że momentami nie dobija do ziemi, nie? Po prostu i trzeba nie to ogarnąć, że kotu teraz rozjeżdżam, będzie oddawany jak nic. Dobra, wyjeżdżamy. Tam się zmieściłem, nie? No, dobra. No, i bardzo fajny kawałeczek, zaraz wam pokażę, jak on wygląda. Super, naprawdę działeczka. Tam jest jakiś chyba 60 arów? Coś takiego będzie? Więc w sumie też kolejny prawie hektarek nam wyjdzie razem, jak to połączymy. Bo to właśnie będziemy łączyć sobie z tą naszą łąką tutaj, która już jest. Nie chciałem brać nowej łąki gdzieś daleko czy coś, bo mówię, po co tak, skoro możemy po prostu jeden kawałek sobie działnąć i tyle. I tu dzisiaj jeszcze mam piłę ze sobą, chyba gdzieś mam, bo będziemy tu właśnie trochę działać. O, tu Krzychu jeszcze wapnował trochę. Także my to się raz zatrzymamy. Ja sobie zgaszę wszystko. Ruch drogowy? No jakiś chyba nie ma. Jakoś tak pusto. I o, żeśmy to pole kupili właśnie. Taki kawałeczek. Fajnie. Ja zaganie krycie zostawię, bo to ciężko będzie wcinać, ale ty chociaż krzaki poogarniesz tutaj, żeby już to wszystko dzisiaj, wiecie, załatwić sprawę z tym. Okej. Okay. Tutaj też to drzewko. Copiemy sobie na wiór, gdzieś się poprzecina. O, dobra, poszło. Spoko. No i bardzo fajnie tutaj to może nam nawet pasować. To jeszcze złapiemy sobie tylko. Okej. Okay. Nie wiem, czy też łapać to. A i też to drzewo usunę, wiecie? Usunę dlatego, że będzie mi się po prostu lepiej zawracało z. Okej, okay. Lepiej mi się będzie zawracało z kosiarką, nie? Też nie ma co tak, wiecie, lecieć. A i tu w sumie to może zostać takie u nich będzie, nie? No, to nie zostanie. Dobra, tylko szybko, Liska, machnium jedną rzecz. Ja wiem, że to trochę tak wybijam z imersji tego odcinka, ale niestety farming trochę tak działa, że trzeba to poprawić sobie, wiecie? Więc ja to sobie poprawię. Wszystkie te rzeczy, które mogą mi się potencjalnie źle ładować, to ja sobie tutaj wytnę to w taki to sposób. Bo tam, wiecie, jest kraczki, które są nieusuwalne do końca. Okej. Okay. Dobra. No i też sobie jak możecie zobaczyć, bo sobie na to mogę odpalić. Mamy 111 tysięcy na koncie. Trochę nam się budżet uszczuplił z racji właśnie tego, że kupiliśmy tam te nowe kawałki. To poletko za 43 tysiące chyba z tego co pamiętam, zaraz wam dokładnie powiem. 43 tysiące i to za
71 800, no to trochę was tam obkłamałem na parę stówek, ale to myślę niewielka różnica. Kombajn za 135 pójdzie, plus tam jeszcze jakieś paliwo raczej, do tego trzeba będzie ogarnąć, więc myślę, no tak na 140 by fajnie kasa była, ale spokojnie, kasa będzie, bo właśnie tutaj też tłumaczyłem ostatnio widzom, że jak... Czekajcie, może tak sobie zmienimy zakres na tego loła, nie? Jak kasa zabraknie, to zawsze przecież mamy opcję sprzedania mleka, nie? Przecież, bo mleko też pójdzie. Także fajnie, że mamy dwa nowe kawałki. Zależy właśnie mi na tym, żeby te kawałki, które kupujemy teraz, żeby one były bardziej pod ten rozwój, pod to łączenie tych istniejących kawałków, niż bardziej... Co się będzie, traktor pali? Nie, raczej nie, już chyba wszystko ogarnął. Ale faktycznie trochę szkoda, że tam nie ogarnął tego wcześniej, jakbyśmy byli na tym Zdziechowie, no ale trudno, nie? Wiadomo, jak to jest, sami sprzęt gdzieś tam też zawodzi, więc nie mam żalu do Krzysia o to, bo to normalna sprawa, że też te sprzęty sami lecą. A Garaga też jest stary, może byśmy też go w sumie gdzieś nawet wymienili, chociaż w sumie mamy talerzówkę, więc nie wiem, czy wymieniać warto, ale jako taki drugi pomocnik zestaw myślę, że jest jak najbardziej spoko. No, więc my dzisiaj właściwie tylko tutaj, że tak powiem, ogarniemy sobie szybko tutaj tą łąkę i właściwie niewiele więcej będziemy tu robić, nie? Bo to wiadomo, jak to jest, nie? Okej. Czy to pójdzie na raz, czy nie pójdzie na raz? A, jeszcze na raz nie pójdzie. No to nic. Jak macie takie gówno, to się nie dziw. No tak, wiadomo, no tak. Mamy akurat taki słabszy trochę ten kultywator, ale to spokojnie. Wszystko oczywiście z czasem nam się wymieni. Aktualnie mamy chyba sprzęt takie dosyć spoko, dostosowane pod nasze maszyny. Tam właśnie jak dzisiaj też trochę wapna, żeśmy rozsiewali, znaczy wapna. A nie wapna, tylko nawozów, bo nam się tylko krótko saving zbugował, taką zdradzę. Kolejny raz wybijając z odcinka. To właśnie mieliśmy, używaliśmy sobie tamtego i taki trochę powiedziałbym, że lekutko malutki jest, więc sobie powiększymy trochę siewkę o kilkaset kilo. Tam teraz wchodzi nie 400, znaczy nie 600, a 1000 litrów, więc są dokładki fajnie porobione, ale to na razie starczy, bo on 25 metrów rozrzuca, więc nie ma sensu tego wymieniać, nie? To nic sobie nie nawaliło, tylko poszedł do sklepu? A może i tak, może i tak. Kurczę, ten odcinek może być długi, wiecie? Mam wrażenie, że to nawet się... możemy tak zamknąć w pół godziny albo plus nawet, nie? No ale nic. Wreszcie, tam było 8 minut, potem 12. To może jeszcze nawet nie wyszło tak całkowicie źle. No ale dobra. Okej, mamy tutaj wszystko ogarnięte chyba. O, to głównie dzisiaj chciałem tylko miedzę to wzorać. I tak jeszcze Krzychu ma przyjechać potem. Znaczy pomogę tam jeszcze z tymi siewami. Ale chyba się następnym razem bliska dopiero zobaczymy w kwietniu. Więc bardzo możliwe, że kolejny odcinek to będzie albo z kupowania już kombajnu. A jak nie, to na pewno coś tu jeszcze ruszymy z polami, nie? Bo o, wszystko fajnie ogarnięte. Jak mówię, to się tak jeszcze przesieje wszystko, więc tu się nie ma co martwić. Dobra, a ja już sobie wyjeżdżam. Szybka robota. Cześć, Smerf, witam serdecznie, oczywiście was wszystkich, fajnie, że tu jesteście. Dobra. Ładnie sobie wszystko rośnie, więc nie ma problemu. Tam też taki chwast się pojawił i tak dalej, ale to trudno, tam nas parę tych rzeczy nie zbawi, że tak powiem. No i co, w tym sezonie raz, że mamy pola z sezonu poprzedniego nowe, to jeszcze doszło nam kolejne kawałki i tak coraz więcej tych kawałków to się będzie łapać, aż w końcu coś tam się może dorobimy ciekawego. Na razie tak zwłaszcza chyba stopujemy, będziemy teraz musieli iść troszeczkę w nowe inwestycje. Krzychu ma fajny bardzo plan na gospodarstwo nasze, więc mam nadzieję, że wszystko dobrze się uda oczywiście i że zaczniemy, chociaż troszeczkę tam może gdzieś jakieś kaski lekko też zarabiać. Jeszcze jak wam powiem, co planujemy w ogóle zrobić z budynkami, bo też jest taki pomysł, no to myślę, że może wam się, może wam kopara opadnąć, ale to nic nie spoileruję, zawiecie się w kolejnych odcinkach, bo na pewno dużo się będzie dużo się jeszcze wydarzy. Dobra, to myślę, że wiecie co, ja sobie chyba tu już stanę tak w tym miejscu. Albo zejdziemy na podwórko, bo i tak zwykle nie będziemy musieli jechać. Zejdziemy na podwórko. Okej. Okej, zgasimy sobie i chyba pójdziemy do Krzyśka, wiecie? Zobaczymy, co tam Krzychu robi. Ale dzisiaj kurde roboty nic zrobiłem, zaorałem tylko miedzę, nie? No i wiecie, urzędy, sprawy, kupowanie pól i tak dalej. Ale no, sami taki odcinek też jest potrzebny, bo on też dużo nam na przykład zmienia. Jak ten odcinek pewnie pominiecie, to w kolejnym powiecie, wow, co tu się wydarzyło, nie? Dobra. Przechodzimy sobie, zaraz poczekam na niego, aż on tu dycha gdzieś dojedzie, ale już fajnie pole tylko kończy, widzę. Zobaczcie, Krzychu zrobił całe pole, a ja tylko miedzę zabrałem.
Zaorałem. Ale no się drzewa powycinałem, więc w sumie jakby nie było też sporo roboty, nie? Ale jedziesz jakoś elegancko. No i fajnie. Elegancko idzie. O, słychać już go. Dobra. Jak tam leci? Elegancko, słyszę. Elegancko, elegancko idzie. Słuchaj, chłopie. Ja tak tylko na chwilę się pożegnać, bo w sumie kończę odcinek. Wiem, że trochę gdzieś mało cię było, ale w kolejnym myślę, że Krzysiek będzie bardziej. Jak coś, to w pojęciu do Krzyśka, bo Krzyśek naprawdę tej serii robi taką robotę i bez niego by te odcinki tak nie wyglądały. Więc pojęcie do niego na kanał, macie do niego, macie linka w opisie. Krzyku ma też YouTube'a i Twitcha, więc najlepiej obserwować na wszystkich platformach. A ja wam dziękuję za uwagę, tobie Krzysiu dziękuję za wystąpienie, wam widzom również. Do kolejnych odcinków, trzymajcie się, no i cześć, pozdro. Papa. Do widzenia. Do widzenia, powiedział.